Cześć, ludziska. Tu znowu ja. Dzisiaj pogramy sobie w trochę retro gier. Ale w sumie nie aż tak dawno temu, które powstały. Bo dziś na różne pierwsze pieniądze spojrzenia. To niedawno zaznaczył na jednej z moich dyskietek. Więc idziemy. Jakby sobie włożę do stacji. Trzeba walić. Okay. Czy to dyskietkę? Okej, rywal pierwszy. Więc tak. Grę szczerze nigdy nie grałem. A z tego co jest, szokami się porusza, tak do góry się skacze, do dół się kuca. Ja pamiętam, że tam gdzieś był na górze przycisk. Tego gdzie? Albo jego nie było. To ja sobie spadam. Geronimo! Dobra. No chodź tam. No i to jest mój ulubiony fragment. To chwilę potrwa, zanim to przeskoczę, już to widzę. To chwilę potrwa. Press button to continue. Level 1. Skoro mi się na twarzy zbala i dlatego ja dostaję obejrzenie. Tam, ta, tam, ta, tam. Okej. Okay. Nip! To neguje z sekundowym opóźnieniem naciśnięcie guzika? Niedługo też, słuchajcie, będzie Commodore Training Tape z sprite'ów i waszych własnych jakby symboli na klawiaturze, że zamienia się te na jakiś inny rysunek. Będę wam to pokazywał. Yes, I am the champion. Chodź tu, stary. Łup, popa. Więc tak, dzisiaj na pewno księżyczki nie uratujemy, od razu wam mówię. O, fajnie. Pam, pam, pam. No, tak się przebywa. Pięćdziesiąt osiem minut. I zaczynamy od samiusieńkiego początku. A teraz spróbuję tam pójść. To zobaczę, co się stanie. Aha, dobra, spadam.
trawie. Hop, sosa. Ja też dla was mam w przyszłości do zaplanowania, do zrobienia odcinek o tym, jak działały czytniki kaset na starych komputerach. Tam trochę poopowiadam o systemach ładowania tego w ogóle wszystkiego, jak to działało. Zresztą zobaczycie. O dyskietkach też planuję, ale przed tym musi do mnie jeszcze dojść stacja dyskietek do Commodora. Znajomych też, kartridże Blackboxa. Niedługo zdobędę. Okej, czyli tam. Cześć. Nie umiem tego przejść po prostu. On skacze za późno. On po prostu skacze za sekundę za późno i dlatego nie mogę tak przejść. Ale kurczę, raz przeszedłem. Teraz wam powiem, nie wiem czy ta gra odpala się na komputerach z DOS-em, które nie mają karty dźwiękowej. Od razu wam tego powiem. Nie wiem, czy to się tam wam odpali. Ja jestem... A, dobra, zginąłem. Uch, i wszystko od początku. Tam. Dobra. Taki gość zgrabny. Gra się załadowała, on jeszcze dyskietką kręci. No co za stacja? To już strasznie głośno jest. Takie no sobie z tym. Nie. Zepsuj tego. To tylko ja chyba potrafię. Chciałbym wam kiedyś pokazać, tak samo zrobić recenzję gry Two Weekend Two na Commodore 64. Tam się niezmiernie podoba ze względu na intro. Gdybyście to widzieli. Jeżeli też znacie jakieś fajne gry na Commodore 64 lub na DOSa, te dwie platformy, jeżeli chodzi o retro, no... i na Game Boya, to możecie mi o tym powiedzieć. Skorzystam. To na boka. To. Ja tam idę. Ja tu. O Boże. Od dziś stwierdzam, że nienawidzę klawiatury z bardzo dużymi guzikami. Bo ja mam jakąś, wiecie, ja do tego mojego kompa na DOSa musiałem jakoś podpiąć po PS2, nie było żadnego innego wejścia. I znalazłem jakąś taką z guzikami, co się naciskają i żeby się nacisnęły, trzeba mnie dużo siły przyłożyć.
No rozwal się, rozwal się. Trzeba się coś rozwalać. Może to ten się rozwala. No chodź tu. Mam pomysł, złapię się go. No rozwal się. Trzeba się coś rozwalić. Nie, bo ja tam rozpadnę. Czego to się nie chce rozwalić? Chyba walić. To była co prawda podka. Dziesięć minut już utknęliśmy. Nie jest jakoś dobrze. 53 minuty. Do ekranu game over. W ogóle fajna grafika na DOS-a. Mimo tego, że ten kon ma tylko grafiki VGA i de facto ten Sound Blaster nie jest jakoś zbytnio dobry. Dysk ma tylko 500 mega. To szczerze? Dwadzieścia minut to pogram, jeżeli nie przejdę tamtego. To stwierdzę, że to jest jedna z tych... Spider-Man. Kier na DOS-a, które po prostu... nie umie w nie kompletnie grać. Może rozwal się ty krotku. Za co? Za co mi to zrobiliście? Gdyż pocą tą dyskietkę czytam na stop za każdym razem, gdy grę se startuje. Przecież kod już jest załadowany. Ja też, słuchajcie, się zastanawiam nad napisaniem też nowej gry na PC-ty Windowsowe. Jest wreszcie. Jakieś przygodówki. Undertale'a czy czegoś takiego. Wyglądający jak... Ja tą grę chyba zaraz zabiję. Jak tak można? Jak można być tak brutalnym dla gracza, który w tą grę nigdy nie grał? Tym bardziej, że net audio z gry nagrywam, słuchajcie... Ogólnie audio i wideo nagrywam kamerą. Na kasety mini DV, ona jest podpięta do wyjść. Wideo na tym pececie, a ja gram w grę z jej ekranu. Rozumiecie? Gram w grę z ekranu, który ma 5 na 4 cm. To jest po prostu masakra. Dziś ta gra mnie wkurza. Już to stwierdzam. Także jak mówię, jeżeli macie jakieś ciekawe gry na Commodore 64, to napiszcie mi, ja je sobie nagram na kasetę i sprawdzę. A jak ja to zrobiłem ostatnio? Jak ja to zrobiłem? Ja właśnie nie wiem, jak ja to robię. Nie wiem, czy w ogóle tą dyskietkę w tyle słyszycie. Ale wierzcie mi, napęd się drze jak... nie wiem nawet co. Jest głośniejszy od stacji Commodore w trakcie przewijania kasety. To jest po prostu masakra. Pan... O, przyszedłem, to nawet tego nie zauważyłem i teraz nie przeskoczę. No oczywiście. Tak się profesjonalnie psuje grę. Grałem kiedyś Prince of Persia na Amidze w Muzeum Technik Komputerów w Katowicach, których naklejkę sobie nawet przykleiłem na mojego Commodore 64. O Boże, ja sobie składam.
na Amidze 500 od razu mówię. Nie tym dużym PC-cie amigowym, tylko na tej 500, co była w klawiaturze. I tam te Prince of Persia chodziło dużo fajniej. Nie tak jak na DOSie. Ciekawe, czy ja bym tutaj w ogóle się skulił, czy bym nie dostał obrażeń. Bo tutaj, jak właśnie widzicie, to wam teraz pokazuję tekstem. Strzałeczką. Tutaj mamy życie. Te trzy czerwone strzałki. Jest baby. Wreszcie. Tak samo się cieszyłem, gdy przyszedłem pierwszy raz, pierwszy zamek w Mario. Ja coś zaraz w tej grze zrobię. Od dzisiaj nienawidzę. Dobra, słuchajcie, nie umiem tego kompletnie przejść. To zresztą sami widzicie, więc do zobaczenia następnym razem. Cześć.